Przychodzę do recepcji w sprawie nietoperza i mówię, proszę panią, mam dwie sprawy do pani, jedną typową, a drugą nietypową. Od czego mam zacząć? No mówi, no od której pan chce? No to wobec tego zacznę od sprawy typowej. Proszę panią, nie ma ciepłej wody. No wie pan, no to będzie ta woda, bo tam coś lubią przy centralnym ogrzewaniu. Ja mówię, no dobra, no to tą sprawę uważam na razie częściowo zakończoną. Ale druga sprawa, proszę pana, co pani powie, jak jest nietoperz w pokoju? No niemożliwe. No jest. No ja mówię, zaraz pani to przyniosę. No i żeśmy później przynieśli tego nietoperza. Ja myślałem, że to mysz, rozumiesz? Ja też myślałem, że mysz. A się przestraszyłem, patrzę, coś chodzi, rozumiesz? No to co, jak on wleciał tu do nas? No jakiś no był. No, czekaj, to ciekawe, ja go wypłoszę tam. Nie bój się. A może gdzieś tam się... Może gdzieś teraz wyskoczył, bo się schował, no. Widzisz go? Widzę go, widzisz, prawdziwy turysta to ma wszystko. No dobra, musimy go teraz wypłoszyć. Widzisz, prawdziwy turysta to ma wszystko. To? Słyszysz? Słyszę, to on? Słyszysz? To on tam tak syczy? Tak. Uważaj, bo będzie wylot. Wyjmuję go tutaj. Spadł. O kurwa, jest tutaj. Stój, zaraz będzie mógł łapać. Już go mam. To syczy tak skoczymy. Idziemy teraz do tego. To brać kamerę? Wiesz. Widzisz go teraz? Zobacz. Moment, trzymaj go na razie. Czekaj, masz go? Mam go, ale... Ale on nie widzę. No nie widzę go, czekaj. Się. Ale tak, bo nie ucieknie, no. Co on tam mówi? Zobacz, jest. Proszę bardzo. Weź latarką zaświeć na niego. Żeby było go widać. No widzę go. Widzisz go? Gada coś. Gada. Idziemy. Morał z tego jest taki, że zawsze trzeba być przygotowany na wszystkie okazje. Widzisz, prawdziwy turysta poszedł do samochodu, przyniósł latareczkę, zaświecił za szafę i kijaszkiem trekkingowym, wyciągniętym na odpowiednią długość, żeby nie był za długi. Wyciągnął nietoperzyka ładnie, tak. Później nietoperza do dołu i później przykrył go czapeczką. A gdzie ta czapka jest moja? Tutaj jest. No. No. I czapeczką specjalistyczną czapkę. Czapeczkę do łapania nietoperzy. Specjalistyczną czapką, który do łapania nietoperzy. Najpierw zrobiłem taki moment. Nakryłem nietoperza. A później elegancko rozczapiżyłem, złapałem go leciutko, wyciągnąłem go i później go ładnie rozebrałem. Spojrzałem mu w łepeczek. Widzisz? Czyli sam zawsze... doświadczyłeś, ile to z bratem. Czy zawsze w hotelu trzeba sprawdzać, no czy nie ma. Sprawdzać trzeba jeszcze teraz to wiesz, teraz to już sprawdzę, wiesz, do końca. No. Teraz nie jestem pewien. A że najpierw mówili, że nietoperze się trzepiają włosy. No to więc mnie to nie dotyczy, bo jestem łysy.